Witam Państwa w kolejnym programie Nasze Sprawy. Mamy 2018 rok. Mój gość, prezydent Sierata, pan Paweł Osiewała. Dzień dobry panu i witam serdecznie naszych telewizów w 2018 roku. Panie prezydencie, to pierwsze spotkanie. Tak jak państwo widzicie, nastrój karnawałowy, piękne choinki. Tym, którzy przygotowali tą dekorację, również bardzo dziękuję. No i w tym nastroju, panie prezydencie, podsumujmy w kilku słowach to, co się zadziało w 2017 roku. 2017 rok to bardzo dobry rok dla miasta Sieradza, dla mieszkańców Sieradza i również dla mnie osobiście. W krótkich słowach, jeżeli chcielibyśmy powiedzieć to, co wydarzyło się. Działo się wiele, zdaję sobie sprawę, że w te 15 minut nie jesteśmy w stanie o tym wszystkim tych powiedzieć. Tych działań było ogromna ilość, ale tych najważniejszych. Tak jest, ale to jest kilkanaście kilometrów dróg, żeby nie wchodzić w szczegóły. To jest kilkaset punktów oświetleniowych w mieście Sierazu. To są duże przedsięwzięcia związane z infrastrukturą sportową i tutaj mam na myśli stadion, Park Mickiewicza, oddana do użytku plaża nad rzeką Wartą. To ogromne działania i wysiłki związane z pozyskaniem środków na geotermię, 13 milionów złotych i prace związane z ogłoszeniem przetargu. To również bardzo istotna rzecz dla mieszkańców Sieradza, wymiana źródeł energii, to jest 200 punktów cieplnych, które ulegną wymianie w 2017, uległy i w 2018. To, o czym wielokrotnie z panem redaktorem miałem tutaj okazję poruszać, czyli zanieczyszczenie środowiska i powietrza, to prawie 800 tysięcy złotych żywej gotówki, która trafiła do instytucji sportu, do klubów sportowych, do organizacji pozarządowych, tych, które realizują zadania dla mieszkańców Sieradza związane z sportem. Kilkaset tysięcy na kulturę, na ochronę zdrowia, to również istotny wydatek w budżecie miasta, o czym warto powiedzieć. 2017 rok w mieście Sieradzu to 6 nowych autobusów, to kolejny element dbania o ekologię. 6 nowych autobusów, 2 w perspektywie w pierwszym kwartale, 3 dodatkowe, na które złożyliśmy wniosek i z dużą dozą prawdopodobieństwa mogę powiedzieć, że trafią w 2018 roku do Sieradza dzięki regionalnemu programowi operacyjnemu, ale również i 7 autobusów elektrycznych. Dziś to staje się rzeczywistością, bo Narodowe Centrum Badania i Rozwoju, którego jesteśmy partnerem, ogłosiło przetarg na 2 miliardy złotych i tam jest również 7 autobusów elektrycznych miasta Sieradza. Sukcesem zakończyliśmy kolejne projekty dotyczące dofinansowania i może już nie w samym 2018 roku, ale w latach przyszłych i tutaj tylko powiem o ośrodku wypoczynkowym Ruda. To jest kolejne 3 miliony złotych pozyskanych środków, ale to, co najbardziej remont i rozbudowa. Tak, ale to, co najbardziej mnie cieszy w całych działaniach 2017 roku, to z dumą i z ogromnym szacunkiem patrzę na to, co robią przedsiębiorcy sieradzcy, jak pięknie rozwijają swoje biznesy. I tutaj mówię o biznesach w skali mikro, tych, którzy zatrudniają samych siebie albo 2-3 osoby, ale również i tych, którzy tak naprawdę są pracodawcami dużymi, takimi jak Tubondzin, Scanfil. Z dumą muszę powiedzieć, że z pewnym poślizgiem, ale również produkcję zaczęła firma Zalecki Foods w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. I również warto pochwalić się tym, że 17 rok to rok, kiedy działania prezydenta i Urzędu Miasta doprowadziły do skutecznego włączenia w obszar Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej prawie 6 hektarów gruntów na Górce Kłodzkiej i już niedługo, prawdopodobnie na początku lutego, będę mógł za pośrednictwem Państwa telewizji pochwalić się tym, że mamy kolejnego inwestora, że kolejnych kilkadziesiąt milionów złotych trafi na sieradzki rynek
wykonawczy, mówię tutaj o firmach budowlanych, ale również i będą stworzone nowe miejsca pracy. To bardzo udany rok, bardzo pracowity dla mnie jako prezydenta, ale również i dla całego zespołu pracowników. Tutaj nie sposób zapomnieć o radnych Rady Miasta, bo aktywnie włączyli się w to, co działo się w mieście Sieradzów w 2017 roku. To dzięki ich aprobacie i decyzjom podczas posiedzeń Rady Miejskiej mogliśmy swobodnie dysponować środkami, mogliśmy realizować nasze projekty. Udany rok 2017 pod względem biznesowym sprawowania funkcji prezydenta i szczególnie dla mnie ważny, bo w 2017 roku zostałem dziadkiem i to jest taki sukces, tak? I to jest taki sukces osobisty. Napawa mnie to ogromną dumą, całkiem inne doznanie niż bycie ojcem. 2017 rok to bardzo dobry rok w mojej ocenie dla mieszkańców Sieradza, dla samego miasta, ale również dla mnie osobiście. Ja chciałem się dopytać, panie prezydencie, bo nie sposób tego tematu nie poruszyć. Mówię tutaj o reformie oświaty. 2017 rok to również bardzo poważne wyzwanie, zmiana ustawy o oświacie i reforma oświaty nie tylko w Sieradzu, ale i w całej Polsce. W kilku słowach, jak się udało to wszystko spiąć? Czy jesteście zadowoleni z tych zmian, które przeprowadziliście i co ewentualnie w perspektywie 2018-2019 roku się zadzieje? Jeżeli mówimy o szeroko rozumianej oświacie i opiece społecznej, odbyło się to łagodnie, bez zwolnień. Kilku nauczycieli skorzystało z przywileju i przeszło na tak zwane świadczenia kompensacyjne, czyli to w dużym ogólnieniu mówiąc, świadczenia przedemerytalne. To jest przywilej, który nauczycielom przysługuje. Uczniowie nie dostrzegli tego. Dziś przyznam się szczerze, że rozmawiając z dyrektorami, dostrzegam jakby zalety tej reformy dodatkowe, bo cały czas się mówi o tym, że siedmioklasiści mają dużo pracy, że materiał, który jest kontynuacją klasy szóstej i to, co muszą zrealizować w klasie siódmej i później w klasie ósmej, jest naprawdę obszernym zagadnieniem. Jest nad czym pracować, ale może wrócimy do dobrych schematów, tych, które kiedyś funkcjonowały w naszej oświacie i osoba, która kończy ósmą klasę, będzie wychodziła gruntownie przygotowana do tego, aby zacząć tą naukę w ponadgimnazjalnym szkoleniu czy ponadpodstawowym w dzisiejszej rzeczywistości oświatowej. I łatwiej będzie również tym, którzy będą takich młodych ludzi kształcili i w ogólniakach, i w szkołach zawodowych. Bardzo zależy mi również na tym, aby po stronie tej ponadpodstawowej, to już jest zadanie pana starosty i szkolnictwa na poziomie powiatu w mieście Sieradzu, aby wróciły do łask szkoły branżowe. To jest bardzo istotne z punktu widzenia rynku pracy dla miasta Sieradza i niekoniecznie trzeba być szczęśliwym człowiekiem, żeby skończyć ogólniak, bo równie dobrze można realizować swoje marzenia w mieście Sieradzu, kończąc liceum zawodowe, kończąc szkołę zawodową. I zapewniam tutaj młodych ludzi, że wcale kończenie studiów nie musi oznaczać sukcesu finansowego, bo dziś, jeżeli byśmy popatrzyli na zarobki tych, którzy mają specjalności. Tutaj mówię o informatykach, mówię o hydraulikach, elektrykach, murarzach, nawet kierowcach. Bardzo często wynagrodzenia są dużo wyższe niż w branży pracy intelektualnej, chociażby urzędnika Urzędu Miasta. Tak króciutko pociągnę temat starostwa powiatowego, panie prezydencie. Można było obserwować w tym ostatnim roku i nie tylko, rok wcześniej również, że ta współpraca na poziomie realizowania różnych inwestycji układała się naprawdę dobrze. Udało się zrobić, o czym państwo wiecie i obserwujecie i widzicie na co dzień, różne ulice, różne części miasta. Mówię tu na przykład o Rejmonta czy Ludowej i tego można byłoby pokazać troszeczkę więcej. Proszę mi powiedzieć, jakie macie plany na ten rok
patrząc na tą współpracę i czy rzeczywiście ta współpraca Państwu pomaga, czy w tym, żeby po prostu zrealizować zdecydowanie więcej przedsięwzięć, choćby współpraca w zakresie tych szkół, o których Pan mówił. No tak, jak najbardziej. Płaszczyzna oświatowa to jest jeden z wielu elementów współpracy z Panem Starostą. Ja należę do ludzi takich, którzy potrafią rozmawiać, którzy potrafią wyciągać wnioski. Zawsze twierdziłem, że zgoda buduje, że rozmowa jest potrzebna. Wyznaję od dłuższego czasu zasadę win-win, czyli jakby korzyści dla wszystkich. To nie zawsze musi być tak, że dziś ktoś korzysta w 60%, ktoś w 40%. W przyszłych okresach może się to zmieniać. Nie ukrywam również, że życzyłbym sobie, żeby się radzanie jako dobry płatnik do budżetu powiatu, i tutaj mówię z pełną odpowiedzialnością, bo się radzanie do 100-milionowego budżetu powiatu sieradzkiego wkładają ponad 20 milionów, i to dobrze ponad 20 milionów, chociażby z samego PIT-u, żeby byli w większym stopniu beneficjentami, odbiorcą tego, co wkładają do tego budżetu. Ja wszystkie projekty infrastrukturalne jesteśmy zainteresowani tym, aby wspólnie realizować ze starostem powiatowym, ale jeszcze dochodzi ten element takiej codziennej, bieżącej współpracy. I tutaj muszę podziękować z tego miejsca, bo wszystkim pracownikom, również i starosta powiatowego, bo dostrzegam duże zrozumienie dla naszych potrzeb i bardzo często oczekujemy bardzo szybkich decyzji po stronie uzyskiwania zgód, pozwoleń stosownych, i tam również mamy partnerów do rozmowy. Jest zrozumienie naszej sytuacji i wiele rzeczy, które dzieją się dzisiaj w mieście Sieradzu w miarę szybko, również wynika z tego, że mamy partnerów i ciepło się patrzy na miasto Sieradz również po stronie starostwa powiatowego. Za to również serdecznie na ręce pana starosty składam podziękowanie dla całego zespołu i pracowników. Czyli reasumując tą część rozmowy, współpraca jest potrzebna. Jak najbardziej, tak. I już wspomnę tylko świętej pamięci pana starosty, tak, Dariusza Olejnika. Ten proces został zapoczątkowany. Spotkało się dwóch facetów, które chciało ze sobą rozmawiać, czyli pan starosta i prezydent miasta Sieradza. I idziemy w dobrym kierunku. Mamy 2018 rok, poważne wyzwania, duży budżet, bardzo ambitny budżet, mnóstwo inwestycji zaplanowanych do zrealizowania właśnie w tym roku, również rok wyborów samorządowych. To będzie trudny, pracowity rok dla Państwa? Dla mnie jako prezydenta na pewno tak, dlatego że chciałbym skończyć wszystkie projekty, które planujemy, i no, nie trudno nie odnieść się w 2018 roku do tego, co wydarzyło się w roku 2017, bo patrzą Państwo Sieradzanie na nabrzeże Warty, i tam również się dzieje. Skończymy już całkowicie stadion z oświetleniem, z trybunami. Wiele elementów będzie kontynuacją tego, co się wydarzyło w 2017 roku. Trudny rok z pewnością tak, ale wybory są ważne w 2018 roku, ale one nie determinują naszych zachowań, nie determinują pracy Urzędu Miasta. Wszyscy jesteśmy świadomi tego po stronie urzędu, że nasza rola jest rolą służebną w stosunku do mieszkańców Sieradza, i taką rolę będziemy pełnić bez względu na to, czy jest to rok wyborczy, czy nie. Ja tutaj również chciałbym zwrócić uwagę, że Sieradz dynamicznie się rozwija na tle regionu. Jesteśmy bardzo wyrazistym takim punktem rozwoju. I to jest szczególnie miłe, że inni koledzy samorządowcy dostrzegają tą rolę Sieradza, dostrzegają zmiany, które w Sieradzu nastąpiły przez ostatnie 3 lata, dostrzegają to, co planujemy w 2018 roku. Panie prezydencie, na końcówce 2017 roku rozmawialiśmy dokładnie o budżecie, pokazywaliśmy wielokrotnie cyfry po stronie inwestycji, po stronie oświaty i wiele, wiele innych danych. I o tym już dzisiaj rozmawiać nie będziemy, bo mieszkańcy są nieźle zorientowani w tym. Ale zapytam pana jako prezydenta, na co pan przede wszystkim stawia i na czym panu w tym roku najbardziej zależy? Posiadam trochę większą wiedzę niż mieszkańcy Sieradza, ale dla mnie jest istotne to, abyśmy dokończyli projekty, te, które są związane z uporządkowaniem przestrzeni miejskiej.
Chciałbym, aby jeszcze przed wakacjami zakończyły się inwestycje przy zbiegu ulic Jana Pawła i Alei Grunwaldzkiej. Tutaj mówimy o nowym otwarciu na Bazarku Bartek. Chciałbym, aby idąc dalej w kierunku ulicy Sienkiewicza, żeby uporządkowany został zielony ryneczek i również tutaj czekamy tylko na decyzję Urzędu Marszałkowskiego o przyznaniu dotacji. Już byśmy rozpisywali konkurs, przetarg, aby wyłonić wykonawcę. Idąc dalej, widzą Państwo, co dzieje się na ulicy Sienkiewicza. Powstaje ciekawy obiekt po jednej stronie, uporządkowanie gruntów po Starym Polmosie. Również to dla nas wyzwanie. No i rzecz bardzo ważna dla mnie, którą zasygnalizowałem, nawiązując do 2017 roku, zakończenie projektu budowy fabryki, o której mówiłem, na obszarze łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej. A co za tym idzie, nowe miejsca pracy? To są nowe miejsca pracy. Deklaracja około 110 miejsc pracy. Tak jak wspomniałem wcześniej, prawie 100 milionów inwestycji. I produkcja, która powinna tak naprawdę na koniec bieżącego roku ruszyć. To cztery takie priorytety, ale oczywiście również bardzo istotne infrastrukturalne zmiany i to, co jest również dla mnie bardzo ważne, myśląc o przyszłości miasta Sieradza, rozmowy z Ministerstwem Rozwoju w celu pozyskania środków na szeroko rozumianą rewitalizację i kanalizację deszczową. To byłby już takie dopięcie skoku cywilizacyjnego miasta Sieradza tak naprawdę w drugim dziesięcioleciu. To plan na kolejne lata, prawda? Plan na kolejne lata ogromne wyzwania, nie tylko finansowe, ale również i organizacyjne. No i dające Sieradzowi szansę na to, aby był w dalszym ciągu liderem regionu południowo-zachodniego. I tylko rzucę hasło, pracujemy nad Mieszkaniem Plus, także to też również wyzwanie. Mam pełną świadomość, że musimy zatrzymać tą tendencję odpływu młodych ludzi, chociażby do gminy Sieradz. Chcemy ich tutaj zatrzymać. Połączymy wspólnie wysiłki ze Sieradzką Spółdzielnią Mieszkaniową i z prywatnymi deweloperami. Panie Prezydencie, tak tytułem jeszcze podsumowania jak gdyby tych inwestycji w kompleksie rekreacyjno-sportowym, tak go nazywam. Mówię tu o stadionie, o parku, mówię o plaży i basenach. Kiedy planujecie rzeczywiście zakończenie tej inwestycji? Koniec maja to jest i oddanie do użytku tego ciągu jak gdyby kompleksu rekreacyjnego, czyli przed wakacjami będziemy już jako mieszkańcy już mogli... Aby mieszkańcy właśnie mogli korzystać z dobrodziejstw tego, co zostało zrobione. Dziś Park Mickiewicza jest udostępniony, stadion tak naprawdę jeżeli ktoś kończy... jeszcze tam nie był, to warto się wybrać, Szanowni Państwo, bo w ciągu dnia i wieczorem rzeczywiście to już bardzo fajnie wygląda. Ale to już mieszkańcy dostrzegają. Sporo różnych zabawek się pojawiło. Tak, sam bywam tam w weekendy, czasami po południu, ale nawet sami mieszkańcy zatrzymują gdzieś na ulicy, mówią, że piękna przestrzeń i tyle ludzi w Parku Mickiewicza nie było. Często docieraliśmy tylko właściwie na sam początek Parku Mickiewicza. Dzisiaj wyremontowane alejki oświetlone dają nam jakby możliwość doświadczenia tej przestrzeni dużo dalej niż to było kiedyś. Poczucie bezpieczeństwa. I Sieradzanie dostrzegają urok tego miejsca, bo to jest piękne miejsce w Sieradzu. Panie Prezydencie, rozmawialiśmy o tych inwestycjach i o tym, że plan miasta finansowy jest bardzo ambitny na ten rok. Zapytam o to, czy ten początek roku 2018 nie weryfikuje troszeczkę Państwa poglądów na temat tempa rozstrzygania przetargów i organizowania tych przetargów, żeby te inwestycje zdążyć w tym roku, w którym sobie zaplanowaliście tyle przedsięwzięć zrealizować. No to pytanie chyba do referatu zamówień publicznych. Ja pracownikom wielokrotnie mówiłem, bo wyrażaliśmy obawy, że może być problem. Pod jej łzy możemy zapewnić. Pracownicy pracują naprawdę na bardzo wysokich obrotach. Te przetargi wychodzą jakby każdego dnia spod ich ręki. Na razie nie dostrzegamy jakby zagrożeń wynikających chociażby z ilości środków potrzebnych na realizację tych zadań. I tutaj również powiem, że Sieradz należy do tych jednostek, które stać na to, żeby te działania zrealizować, a będzie działo się bardzo dużo. Postawmy tu kropkę. Myślę, że będzie okazja w tym roku spotykać się jeszcze wiele razy. Gratuluję jeszcze raz tego, że
jest Pan szczęśliwym dziadkiem. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję Państwu. I zapraszam do oglądania kolejnych programów Nasze Sprawy.